105. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego będzie obchodzona w Gnieźnie po świętach 27 i 28 grudnia. Uroczystości w tym roku zostaną zorganizowane nieco inaczej niż zwykle. Tradycyjnie końcówka grudnia to także obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym roku to już 105. rocznica i troszkę inaczej będzie to wyglądało niż zwykle, bowiem zaczniemy już 27 grudnia, więc w dniu wybuchu Powstania Wielkopolskiego, mszą świętą o godzinie 18 w Archikatedrze Gnieźnieńskiej. Natomiast 28 o godzinie 12 uroczysta sesja Rady Miasta Gniezna, to już tak jak tradycja nakazuje. Po niej nastąpi o 13 otwarcie wystawy Powrót Dowódcy, a więc upamiętniającą 10. rocznicę przybycia do Gniezna szczątków, czy przeniesienia szczątków kapitana Pawła Cymsa z Bystrej na Akropol Bohaterów. Również w tym dniu o godzinie 17, nie jak zwykle to bywało do południa, ale o 17 uroczystości oficjalne na Akropolu Bohaterów. Tam przy pomniku, przy grobach powstańczych będziemy oddawać im cześć i zachęcamy również wszystkich gnieźnian, gnieźnianki do tego, aby przynieść ze sobą znicze, aby można je było zapalić na grobach bohaterów. Po oficjalnych uroczystościach przejdziemy wspólnie do Starego Ratusza, gdzie o 18 godzinie będzie koncert pieśni nie tylko patriotycznych. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tych uroczystościach, do tego, abyśmy zamanifestowali swoją pamięć o Powstaniu Wielkopolskim i wyrazili swój patriotyzm właśnie w tych uroczystościach oficjalnych. Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie szykuje specjalne działania przy jednej ze swoich stałych wystaw. W Domu Powstańca Wielkopolskiego otwieramy od godziny 14 do 20 swoje podwoje, żeby zwiedzić ekspozycję. Zarówno 27, jak i 28 grudnia zapraszamy wszystkich mieszkańców Gniezna i osoby, które chciałyby się zapoznać z naszą stałą ekspozycją, ale przygotowujemy także warsztaty. Warsztaty związane z projektem Kobiety Wolności, bo cały czas nawiązujemy do roli kobiet w Powstaniu Wielkopolskim i przygotowaliśmy warsztaty najpierw w ramach których uczestnicy zapoznają się z życiorysem danej osoby, czyli danej pani, co zrobiła w tym powstaniu, będzie można wykonać postać swojej bohaterki albo superbohaterki z różnych materiałów, które przygotujemy. Między innymi operować to wszystko będzie też nitką. A dlaczego? Bo kobiety w tamtym czasie w większości szyły, a również zawodowo z tego się też utrzymywały. Więc nawiązujemy do tego i również w tych dniach można będzie uszyć sobie kokardę narodową, którą nosimy w związku właśnie z Powstaniem Wielkopolskim. Zapraszam bardzo serdecznie. Rocznica to dla każdego także okazja do obejrzenia stałej ekspozycji w Domu Powstańca Wielkopolskiego. To jest ekspozycja, która pokazuje rolę gnieźnian w Powstaniu Wielkopolskim, tutaj w Gnieźnie, w poszczególnych odsłonach, częściach, poparte dokumentami, poparte opisami, jak również rycinami, zdjęciami i oryginalnymi pamiątkami, które zostały użyczone nam jako MOK-owi przez mieszkańców tutaj Gniezna i regionu gnieźnieńskiego. To są oryginały, które prezentujemy i myślę, że warto się też z tą ekspozycją zapoznać w tych dniach. Przypominamy, że do Domu Powstańca Wielkopolskiego wchodzimy bezpośrednio z ulicy Rzeźnickiej przez dziedziniec Starego Ratusza.